Nouvelle des projets pour parler de l'esclavage au plus de 200 000 d'améliorer les assassinats au plus de 200 000 d'améliorer les ministres d'Agrodzewski, ministres Także w przypadku tego projektu został złożony wniosek o odstąpienie od wymogu określonych w paragrafie 19 ust. 4 regulaminu obrad. W związku z tym poddaję ten wniosek pod dyskusję. Nie wiem, czy w sprawie tego wniosku ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos. Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Wniosku. Kto z Państwa radnych jest za jego przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym wniosek został przyjęty. I prosiłbym pana przewodniczącego o przedstawienie projektu. Państwo, druk numer 8312 w sprawie opinii dotyczące zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Strumiennej, Tarnobrzeskiej, Pieszkówka i ulicy Połomskiego w Krakowie. Komisja również tutaj opiniuje negatywnie zamierzenie inwestycyjne pod tytułem budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami garażami podziemnymi na działkach. Są działki wszystkie wymienione w obrębie 48. Jednostki ewidencyjnej Podgórze przy ulicy Strumiennej, Tarnobrzeskiej, Pieszówka i Pomorskiego w Krakowie. Uzasadnienie nasze jako komisji opiniujemy negatywnie, iż w tym rejonie jest zabudowa jednorodzinna, a wyżej wymieniona inwestycja zakłóci krajobraz architektoniczny tego miejsca. Aktualna infrastruktura drogowa uniemożliwi przejazd dodatkowego ruchu samochodów. Uchwała jest odpowiedzią na pismo Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa Urbanistyki o numerach tutaj Państwu znanych i wypisanych z dnia 8 października bieżącego roku. Dziękuję. Ja chciałbym Państwa poinformować, że zarząd pozytywnie zaopiniował ten projekt uchwały. W związku z tym otwieram dyskusję. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, proszę. Ja mam jeszcze pytanie do przewodniczącego komisji. Tutaj jest mowa o przebudowie układu komunikacyjnego. No tym opinii się negatywnie zamierzenie inwestycyjne i tak dalej. Ze zjazdem z działki wraz z przebudową układu komunikacyjnego. To przebudowa na czym polega? Bo tam żeśmy ten teren to żeśmy już kiedyś tam dawno temu, że tak powiem, rozpoznawali w związku z innymi inwestycjami. Ta Dobrzeńska i tak dalej były negatywne. Tylko teraz jak to, co tam właśnie? Tam panie przewodniczący, z tych materiałów, które komisja posiadała i mamy tu je przed sobą, to proszę, tylko zjazd jest dokładnie, a tam nie bardzo jest możliwe jakieś nie, przebudowy na tą chwilę, dlatego żeśmy tu napisali, że po prostu, dokładnie tak, że po prostu nie ma rozwiązania komunikacyjnego, aby było, tak jak oni piszą, no to by nie było w uzasadnieniu, że brak tego rozwiązania komunikacyjnego. Oni tylko robią po prostu sobie zjazd i tyle. No. Dziękuję. Nie wiem, czy ktoś z Państwa rady jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Nikt, rozumiem, też poprawki nie składa. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały do druku 8312 w sprawie opinii dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy Strumiennej, ulicy Tarnobrzeskiej, ulicy Pieszkówka i ulicy Połąckiej. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podjęcie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym uchwała została podjęta. Kolejny punkt.